Ja bym chciał dzisiaj powiedzieć odcinek szósty o prawdziwej wolności. Odcinek piąty mówił o wolności wyboru, czyli ty masz zdecydować między tym, czy jesteś pod panowaniem szatana, czy zdecydować w swojej wolności, czy jesteś pod panowaniem zasad bożych. To jest twoja wolność. Nie ma takiej wolności, w tym nauczaniu mówiłem, że ty jesteś sobą. Nie istnieje coś takiego, ponieważ nacisk demoniczny... I stara nauka, ona powoduje, że ty nie jesteś sobą. Ciebie nauczono już się bać za młodego, nie siadaj, nie to, nie tamto, bo się przeziębisz, nie rób tego, nie rób tamtego. Rodzice, społeczeństwo wkręcali nam tyle rzeczy, że ty w tej wolności swojej, ty ekspanujesz tylko demony. I teraz Jezus mówi, ja ci pokażę, jaka jest prawda na twój temat, więc zdecyduj w swojej wolności, by się poddać zasadom Bożym. I to, co jest coś, co Jezus oferuje. I teraz chciałbym już to nadbudować. Co, po co my to robimy, żeby się zgodzić na te zasady? A po to robimy, żebyś odnalazł prawdziwego siebie. Mandluja? Tylko Bóg, słuchaj, to jest bardzo ważne, to, co teraz mówię. Tylko Bóg jest w stanie pokazać Ci prawdziwego siebie. Tylko Bóg. Tylko Bóg. Ty sam nie jesteś w stanie tego zrobić. Diabeł też nie jest w stanie tego zrobić. Tylko Bóg. Kto Cię stworzył? Więc kreator, że tak go nazwę, kreator, który tworzy jakiś posąg, on wie o co mu chodziło. Rozumiesz? Więc tylko w nim odnajdziesz prawdziwego siebie. Powiedz w nim. W nim, tylko w nim. I dlatego Jezus powiedział takie słowa, Ewangelia Jana 8,36. Jeśli was syn wyswobodzi prawdziwie wolnymi jesteście. Czyli to nie jest tak, że ty jesteś prawdziwie wolny bez syna. Ty bez syna nie możesz być wolny. Demony przychodzą, wciskają ci kity. Depresja przychodzi, mówi, że się nie nadajesz. Potępienie przychodzi, mówi, że się nie nadajesz. Tak wszystko to przychodzi. Choroby przychodzą, mówią ci, że jesteś, musisz być chory, tym masz to genetycznie. I, i, I człowiek, który nie wie, co z tym zrobić, mówi, no ja taki jestem. Ja tak mam. Ja muszę być słaby, ja taki jestem. Ale ja mówię, ty nie wiesz, kim ty jesteś. I teraz, żeby poznać siebie, słuchaj, to jest bardzo ważne to, co teraz powiem, żeby poznać siebie, ty nie możesz na początku poznać siebie. Na początku musisz porzucić chęć poznawania siebie. Na początku masz poznać prawdę. Kiedy ja was wyzwolę, prawdziwie wolnymi jesteście. Na początku nie możesz poznać od razu siebie. Nie istnieje taka możliwość, żebyś od razu poznał siebie. Na początku musisz poznać zasady królestwa. Weź się nawróć do Jezusa ja Ci powiem teraz, to eksponuj siebie. No ale masz stare myślenie. Wiesz, co będziesz eksponował? <laughs> stare myślenie. To nie jesteś jeszcze Ty. No to kim ja jestem? Bardzo dobre pytanie. Miłość Boża, ona daje nam wolność wyboru, byśmy zdecydowali, gdzie chcemy być. I ta sama miłość Boża i jedynie miłość Boża może spowodować, że będziesz prawdziwie sobą. Tylko Bóg może spowodować, że odnajdziesz prawdziwego siebie. Ja dzisiaj nie będę nauczał, co to znaczy, bo to jest w ogóle inna lista. Ja będę nauczał, do czego miłość Cię przynagla. Więc miłość daje prawdziwą wolność. W świecie jak byliśmy, byliśmy pod wpływem zwierzchności, każdy z nas. Więc mówiłeś to, co demony chciały. I teraz, żeby odnaleźć prawdziwego siebie, musisz zrezygnować z chęci poszukiwania na ten czas siebie. Bo prawdziwy ty stoi na krzyżu. Rozumiesz to? O, tak. Wszytuję, mam nadzieję, że nie spadnę. Ty się musisz przytulić do Jezusa. Kim jest Jezus? Jezus jest, ja jestem, droga, prawda i życie. A zatem musisz przytulić się do zasad Jezusa, do nauki Jezusa, do prawdy Jezusa, bo to jest ten garncarz, który stworzył ten garnek. I ten gar garncarz wie jak ten garnek ma wyglądać. On zna prawa garnku, nie wiem, garncarstwa, on zna prawa wody. <laughs> on zna prawa, którymi ciebie stworzył. Więc zanim ty zechcesz uwypuklić indywidualną twoją jednostkę, tą unikatową, tego unikatowego ciebie, bo nawet wiecie, że bliźniaki nawet nie są identyczne. Bliźniaki tylko wyglądają identycznie. Każdy z nich jest różny. Dlaczego? No bo zostali inaczej wyprofilowani przez życie, bo inaczej akceptują pewne okoliczności, bo inaczej w, jednak ich tryby wewnętrzne funkcjonują. Więc musisz zatem poznać na początku prawdy Boże, a nie siebie. Nie poznasz od razu siebie, poznasz prawdy Boże. Wiecie dlaczego? Bo prawdy Boże określą, co w Tobie jest jeszcze z demona, a co w Tobie jest już z Boga. Prawdy Boże ci to nakreślą. Prawdy Boże jest jak miecz obosieczny, który dzieli to, co z duszy, to, co z ciała. Rozumiesz, o co mi chodzi? Prawdy Boże, to, co z ducha można powiedzieć bardziej, i to, co z ciała. Więc jeżeli ty nie chcesz prawd Bożych, to tak, tak naprawdę nie chcesz poznać siebie. Tylko prawdziwa miłość pozwoli ci poznać siebie. Musisz to zakodować. Świat nie zna siebie. Ludzie ze świata nie znają siebie. Oni robią to, co plugawe demony mówią im do głowy. Religia nie zna siebie. Religia opatuliła ludzi w religijne obowiązki. Tak jak dzisiaj powiedział Mateusz, ja chodziłem na pielgrzymkę i ciągle szukałem Jezusa gdzieś tam. Ciągle walczyłem o tego Jezusa gdzieś tam. Aż w końcu zaczął odnajdywać siebie. Jak? Znalazł, że Jezus mieszka w nim. Pierwsza prawda. Przestał szukać Jezusa. Bo zaasumował to, co mówi prawda. Jezus mieszka we mnie, więc gdzie go będę szukał? We mnie? To kim ja jestem? A dobre pytanie. I teraz czy twoje chęci są patologiczne, to musi określić prawda. A nie ty. Kim ty jesteś, żeby określać teraz, i kim ty, ty jesteś twórcą? Tego nie rozumieją New Ageowcy. Oni myślą, że od razu mają Boga w sobie, energia w nich jest, to jest to, co Karol właśnie miał z tym problem na początku. Energia jest we mnie, jestem złączony z bytem, ze źródłem, tak, I ja teraz wiem, co jest we mnie i wiem, kim jestem. Nie wiesz. Dlaczego? Bo nie znasz standardu Boga. Słuchaj, jakbyśmy tutaj mierzyli to, nie? Przyjdzie mi Amerykanin i mówi, to jest i tyle inczów, a ja mówię, to jest tyle centymetrów, a zróbmy to w ogóle bez miary, zróbmy inną miarą, to się pogubimy. Nie ma standardu, jest problem. Są te ci teraz, nie? Nasza polska pięściarka tak naprawdę dla mnie wygrała zawody olimpi na olimpiadzie, tak? Ale nie. Pobił ją jakiś facet, który ima się kobietą. Dla mnie taki człowiek powinien być w psychiatryku tam, a nie na, tam się bić. Wiecie dlaczego? Bo kiedy badasz chromosomy tego człowieka, to chromosomy tego człowieka są żeńskie. Tylko jego psychika mu mówi, że on jest kobietą. E, czy męskie. Tylko jego psychika mu mówi, że on jest kobietą. Musisz to zrozumieć. Chromosomy, czyli standard. Mówi, jesteś facetem. Testosteron, standard. Mówi, że jesteś facetem. O przyrodzeniu już nie powiem, o bracie. To na pewno mówi, że jesteś facetem. Chyba, że se wyciął, ale to później. Ja nie wiem, co tam se zrobił. Ale na początku tak nie było. Rodzi się kobieta. No nie. Ale jego psychika uznała, że jest kobietą. Ja Więc co to za patola? Bo ja jestem sobą. Ja Wy tu nie jesteś sobą, jesteś zdemonizowany. Więc świat tak będzie eksponował siebie i będzie jeszcze gorzej. Uwierzcie mi, będzie jeszcze gorzej. Bo oni mówią, zabroniasz mi mojej wolności. Słuchaj, prawdziwa wolność opiera się na standardzie. Standardem jest Bóg. Standardem jest twórca. Jeżeli nie słuchamy się Stwórcy, to nie znajdziemy nigdy siebie, bo zgubimy wszelkie standardy, bo powiemy, że centymetr ma dwa metry. A ty mówisz, nie, centymetr to centymetr, to jest standard. Nie zmieniaj standardu. Więc zanim odnajdziesz siebie, musisz odnaleźć standard. To jest bardzo ważne to, co teraz mówię, bo się pogubisz tak jak ten człowiek. Homoseksualiści tak się pogubili, LGBT tak się pogubiło, cudzołożnicy I tak, my do nich idziemy, my ich kochamy, ale my mówimy to jest standard. Ja was uzdrowię, ja was uwolnię, ja was przytulę, nie będę czuł się lepszy od was. Po co, chłopie, usiądź ze mną, chłopie? Jak mam do ciebie mówić, niebinarny? Ono, no dobra, ono. Dzisiaj czujesz jak kobieta, czy jak mężczyzna, czy może szesnasta płeć? Patrzcie, jakie to absurdy są. Dlaczego? Bo zabrakło standardu. Słuchajcie, jeżeli wolność nie oprzesz na jakimś standardzie, to wiesz, co się z tobą stanie? <laughs> Absolutnie wszystko, co ci przyjdzie do głowy, uznasz, że jest dobre. No to mu przyszło, że chce być kobietą. A innemu przyszło, że chce być kim? Koniem. No, są tacy ludzie, którzy uważają się za koni. Ko. Nie wiem, jak to nawet powiedzieć. Jestem koniem. Naprawdę, to jest, to jest dla nas śmieszne, ale są dzieci, które uważają się za konie. Jestem się kucykiem poni. W jakim kuźwa kucykiem? Ale dalej, chromosomy XX i XY, nie oszukasz. Możesz sobie wmówić, co chcesz, ale jak zbadasz chromosomy, czyli standard, absolutnie dalej widać XY. Nie mów mi, że masz konia chromosomy. Tyś nie koń, tobie się coś ubzdurało. A ludzie dzisiaj nazywają to wolnością, bo oni nie chcą standardu. Więc prawdziwa miłość nie opiera się na braku standardu. Kochajmy, że macie i się. I ludzie przychodzą właśnie z tymi, tak jak powiedział Rafał, z oczekiwaniami do kościoła O, i ja wystawię ich na próbę. Czy miłość nie przytula, ja wie to zależy. Czasami miłość wryci, da. Lepsze są razy wryjdać przyjaciela, niż pochwała pochlebstwo wroga. Słyszałeś taki cytat w Księdze Przepowieści? Lepsze jest, żeby przyjaciel dał ci wryj, niż żeby pochwalił cię wróg. Pochlebstwo, czyli okłamał ciebie i ci schlebił. Ale jesteś przystojny. O Boże, chłopie. Ale jesteś... Hmm. Ja no, brzydki jesteś, weź coś zrób. Ubierz się dobrze. Wyprofiluj nos. Przestaw sobie komorę. <noise> zrób se zęby. To jest miłość, a nie. A jak pięknie ci jedzie z gęby. Pomóc się o mnie upadnę. Szybciej. A ja powiem, weź w ogóle, zrób coś z tym żołądkiem, nie? Kocham cię właśnie. Standard. Dlaczego? Bo ja znam standard. Bez standardu nie możesz poznać siebie. Nigdy. Dlatego pierwsze musisz porzucić poznawanie siebie. Pierwsze musisz poznać standard. Nie szukaj siebie od razu. Szukaj Boga. Aleluja. Widzisz, bo to w Nim jesteśmy. W Nim chodzimy i w Nim się poruszamy. To jakie są Jego nauki? Jakie są Jego prawdy? Jaki jest Jego standard? Jaki jest standard chrystusowy na, na związki? Jaki jest standard chrystusowy na wychowanie dzieci? Jaki jest standard chrystusowy na, yy, nie wiem, yy, yy, uwielbienie? Jaki jest standard chrystusowy na medytację? Jaki jest standard chrystusowy na zmywanie naczyń? Jaki jest standard chrystusowy na robienie kupy w klozecie? No jaki jest standard na wszystko? Musisz najpierw znać standard, a nie już siebie szukać, jak się ja czuję z tym, a co mi obchodzi, jak ty się z ty, ty tym czujesz? Ty się przy mnie bardzo źle będziesz czuć często. Bo ja, dla, ja Ci już wsadzam standard Boży, a Ty jeszcze w standardzie demonów, Wiesz, co się dzieje? Taki miecz wchodzi. A, Ale jakoś tak uzdrawia. Co nie, Rafał? Jakoś tak uzdrawia. Tomek chce mieć z Tobą relację. Ja mówię, ale, ale ja nie chcę. Ja mówię, możesz mieć ze mną relację w, w dwójnasób. Będziesz chodził codziennie ze mną na siłownię, bo ja nie mam czasu. I tam może sobie pogadamy na bieżni przez 10 minut, a inaczej i tak nie mam czasu, bo ćwiczę. Albo spotkamy się w kościele, albo na ewangelizacji, albo gdzieś tam. Ja taki jestem. Ja to od razu ludziom mówię. Przyjeżdżasz do potęgi nieba, nie myśl, że ze mną będziesz miał relację. Bo ja nie jestem takim człowiekiem. Ja nie jestem Artur Ceroński. Ja nie jestem jakiś tam Jezus z Nazaretu. Ja jestem Tomasz Dorożała. I Tomasz dorożała na ten czas, ma dwójkę dzieci i mi się nie chce jeszcze teraz z kimś gadać, siedzieć przy kawie. Jak ja mam jeszcze do zrobienia to, 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 to. Ja mam moją żonę, przyjaciółkę, naprawdę mi starcza. Sorry, że tak bardzo brutalnie mówię, ale ja tak mam, ja mam moich... Dla mnie jesteście moimi przyjaciółmi. Tylko moja przyjaźń właśnie to nie jest takie coś, że my teraz codziennie 20 godzin przy kawie. Absolutnie. Tu sobie głosówkę nagrywamy, tu sobie coś powiemy, tu coś, tu jesteśmy w kościele, tu się przytulimy, tu razem ze sobą wspólną drogę mamy. Dla mnie? Jak najbardziej wystarczyłem dlatego jak do mnie ludzie czasami piszą, Tomek, ja chciałbym mieć z tobą głębszą relację. A ja tak do nich odpowiadam, a tu my nie mamy tej głębszej już. Dla mnie ona jest bardzo głęboka. Wiesz dlaczego? Bo ja taki jestem. I teraz, jak ktoś do mnie przychodzi i mówi, a ja bym chciał mieć głębszą. Ja mówię, ale ja, ja ci tego nie mogę dać. Może Rafał ci to da, Ja nie wiem, on tak pragnie. <grytanie> Dorota? <grytanie> Może już nie pragną. <grytanie> ktoś, jak jest rasowym duszpasterzem, to on absolutnie kościół to chłopie. On będzie z nimi siedział tutaj do rana. Ja nie jestem rasowym duszpasterzem. Wybijcie sobie to z głowy. Czy do apostoła, a nie do duszpasterza. To jest inna konstrukcja. Ja biorę, ja biorę krzyż, już co dzień i lecę. Ja, ja, idę, ja, idę, ja idę i coś robię. Rozumiesz? Mnie spotkasz tak i, i, i są relacje. Dobra, to chodź ze mną, pozdrawiamy chorych i mów mi, no co tam u ciebie. <gry> Czaj tu dźwigam zary. No i co tam u ciebie? Co... <gry> a nie, że ja sobie przy kawy usiądę i będziemy się gadali o Jezusie. Chłopie, nie mam czasu. Jest strata czasu. Dla mnie to jest Straciatella. Na no, kiedyś tak nie było. Kiedy było mniej zadań, i tak dalej, wiecie sami, nie? Siedzieliśmy, pierwsi was zapraszaliśmy do nas do domu. Sezon się skończył. Niektórzy ludzie do mnie przyjeżdżają, e, którzy z dawien dawna mnie znają, ale odeszli na przykład spod mojego autorytetu i nagle przyjeżdżają i mówią: Tomek, chcę być poddany pod twój autorytetem. Wie, dobrze, Rafał. <grywa> <laughs> Idź do niego. Jak? Ale jak możesz mi tak traktować? Ja chciałem z Tobą na kawę. więc z na kawę, to 7 lat temu miałeś przyjść. A teraz ja nie mam już czasu. Nie chce mi się. Kocham Cię, ale tam jest Rafał, tu jest Radek, tam jest Dorota, tu jest Asia. Ma macie. Mi maj oni mają jeszcze miejsce. Jak oni nie będą mieli, to Wy wtedy będzie. Rozumiecie o co mi chodzi? I tak wzrośnie cały Kościół, a nie, że wszyscy do mnie będą się pchali. Niszczę Wasze oczekiwania. <laughs> Od razu ja was odczarowuję. I ty sam powinieneś wiedzieć, kim ty naprawdę jesteś. Wiecie, że ja grałem superbohatera? Chciałem wszystkim pomóc, samu Kościołowi. A moja żona nie, nie było mnie w domu nigdy, nie? To po co mi żona? Może w celibat? Okej, okay, ale ja nie jestem Paweł Starsu, jestem Tomasz Sknurowa. Jakby co? Ty też nie jesteś Pawłem Starsu. Ani nie jesteś Jezusem z Nazaretu. Najpierw poznaj prawdy Boże. To nie jest, że masz się zachowywać jak Jezus. Nie wrzucaj sandałów na siebie. Chyba, że takie nowsze. W, w, z, z lnu nie musisz mieć ubrań. Jezus nie używał Antyperspirantu. A przecież a, amelinium tam jest. Ale są bez amelinium. Chłopie, nie o to chodzi. Jezu, ludzie mówią do mnie, Tomek! Tak Jezus by nie zrobił. Ja mówię, amen. Ale ja tak robię. <laughs> Wiecie, do czego mnie ta podróż doprowadziła? Że ja znalazłem prawdy domu. I prawdy domu stały się moim ja. Jednakże prawda domu to nie jest zachowanie. W zachowaniu jestem sobą. W prawdzie domu. Aleluja. Ja gestykuluję, jak ja. Ubieram się jak ja chcę. Jezus nie miał niebieskiego zegarka z gesa. No. Jezus miał szatę. Ja mam spodenki. Nie? nie masz być jak Jezus. Masz być jak Ty. Aleluja. Ale masz być w prawdach Jezusowych. Czym jest prawda Jezusowa? To są, to są wszelkie nauki na wszystko, co mówił Jezus odnośnie całego Twojego życia. Nie twoje zachowanie i twój ubiór i twoja aparycja i twoje w ogóle ty. Nie po to Jezus stwarzał ciebie i nazwał cię twoim imieniem, żebyś ty teraz był setnym Jezusem w produkcji i postprodukcji. Jezus pierwszy, Jezus drugi, Jezus 48. Tam nie przychodzisz do Boga jako Jezus. Ty przychodzisz jako ty. Ja myślałem, że kiedyś do Boga, to może przychodzić tak. W imieniu Jezusa i robię. Rozumiecie, co ja tu robię? Ja i ja się czułem, że jak nie powiem teraz w imieniu Jezusa, to ja już Bóg mnie nie przejmuje. Wiecie, jakie ja miałem urojenia, jak większość protestantów? Jak ja nie powiem w imieniu Jezusa przed modlitwą, to Jezus nie wysła tej modlitwy. Wiecie, i tak mi na, na dotykach nieba mi często piszą, a gdzie On mówi w imieniu Jezusa? On tylko mówi wyjdź diable! A wie, no wyjdź diable, no bo diabeł się mnie słucha, a nie Jezusa. Bo ja i Jezus jestem jeden. Ja to często ludziom tłumaczę. Protestanci mówią, no ja wiem, że jesteś jedno. A wie, tak. Tylko, że często ci protestanci, to teraz wam tylko zobrazuję, myślą, że jak Jezus w nich wchodzi. To, jakbym wrzucił ten mikrofon, rozumiesz? I taki Jezus we mnie, rozumiesz o co chodzi? Taki, nie, taki nieporadne to wszystko. I teraz jest Jezus i ja. Taka cytryna we mnie na przykład, nie? Jezus taka cytryna i ja taka butla. I tak Jezus we mnie pływa sobie. I co, to jak wyciągnę Jezusa, już nie ma. I teraz co mówi Jezus? A co mówię ja? ja mówi, nie, nie, nie. Weź sobie cytrynę i sok z niej wyduś. I teraz niech to się połączy. Dalej jest cytryna w tobie. Aleluja. Ale teraz już nie rozróżnisz, gdzie jest Jezus, a gdzie jest ja, bo to się stała nowa substancja, nazywa się lemoniada. I to jesteś nowy ty, bo to jest nowy człowiek. Wiesz, to jest nowy człowiek? To nie jest Jezus, ani nie ty. To jest nowy człowiek. To nie jest ani sól, ani woda, solanka. To nie jest ani cytryna, ani woda, lemoniada. Połączyły się dwie substancje, które otworzyły trzecią, nową substancję, nie drugą, trzecią. I do tego nas Jezus zaprasza, do tego nas miłość zaprasza. I dlatego ja eksponuję, wiecie kogo? Siebie, oczyszczonego przez prawdy Boże, a nie Jezusa. Ja nie eksponuję Jezusa. Jezus szedł na krzyż. Chcecie, żebym ja był ukrzyżowany? Ty chcesz być ukrzyżowany może? Ale już nie krzyżują, no to jest jakiś problem. Już nie możemy naśladować Jezusa w pełni. No kurde, chyba że sami się będziemy krzyżować. Zróbmy to. Tu mamy jeden krzyż, zarabę was tutaj. Żebyśmy naśladowali Jezusa, musielibyśmy się zacząć krzyżować. Rozumiesz, to jest tak głupie, że aż po prostu głowa mnie boli, jak ludzie mówią, że Jezus by tego nie zrobił. Ja wiem, że Jezus by tego nie zrobił, ale Tomasz Dorożała absolutnie to zrobi, tylko zarzuć mi, gdzie ja mówię nieprawdę. Gdzie ja grzeszę? Pokaż mi mój grzech! Nie masz do mnie dostępu, bo nie masz we mnie grzechu. Pokaż mi, gdzie ja wyszedłem poza granicę mojego domu. No pokaż mi. On bo wypiłeś diable dupę. No dobrze, pierwszy to się Izajasz rozebrał do naga i chodził 365 dni, no. On był lepszy kozak. Z dyndającym nie powiem czym chodził. I co, jakby go nakamerowali na TikToka na live'ie. Wiecie, jaki by był live? 365 dni, a tam z dyndającym prorok Tak was pan odołalpie, psychiatryk murowany. Ja to żaden kurde prorok tak naprawdę. To ja tylko tyłek diabłu pokazałem i jeszcze wam powiedziałem, żebyście pokazali. O, do krzyża, żeście się odwrócili. Tyłki pokazali. Chłopie, to jest drewno! To jest drewno, to jest drewno. Mogę je spalić zaraz w kominku, to jest drewno. One mi tylko coś mówi. To, to Tutaj nie jest Jezus. Rozumiecie, co mi, że ja tar dupą staję do Jezusa. O. Ja pierdzielę, ludzie, to mają nasrane w głowach. Nasrane mają w głowach. Jezus jest zjednoczony z tobą. Jezus jest jedno. Znowu narodzeniem, Ale dusza Twoja tego nie przyswaja, dusza Twoja tego nie rozumie. Dusza jest zainfekowana starym podejściem: protestanckim, katolickim, demonami, starymi rzeczami. I duszę trzeba przyswoić do zasad Bożych, zanim poznasz siebie. Ale jak już poznasz siebie, to cię gwarantuję, że będziesz szalony. <laughs> Bo będziesz wiedział, że możesz wszystko w tym, który Cię umacnia. aleluja? Kurde, no, wiecie, jakie to jest piękne? Wtedy nie musisz naśladować Jezusa, <laughs> tylko robisz to, co chcesz. <laughs> Ale dopiero wtedy. Bo ty wiesz, że już nie masz pojęć, które są zainfekowane demonami. Ty już nie masz pomysłów demonów. Ty masz pomysły prawdziwe, bo znasz prawdy domu, więc w tobie jest filtr prawdy. Ty nie musisz się pytać, Boże, czy to od ciebie, daj mi jaki znak? <laughs> tylko ty mówisz, to powstało we mnie i jest to zgodne z nauką domu, bo ją znam. Musisz znać naukę domu. Jaka jest nauka domu? Ludzie się do mnie pytają, Tomek, daj mi proroctwo, Wchodzą po tych prorokach i zaprókuj mi, czy ta żona ma być dla mnie? A ja mówię, opowiedz mi o niej, powiedz mi tylko trzy zdania, to ci powiem. Ja nie muszę mieć żadnego objawienia. Ja po prostu widzę. Jest on w kościele? Nie. To nie. Tak dlaczego? Bo w niespólnym jarzmie się nie sfataj list do Koryntian. Okej, okay, dobra. Ale jak ją nawrócę. Dobrze, a jak jej nie nawrócisz? <grywa> e, e, Wiem, może ją nawrócę. No to mias planować ślub, to ją po prostu nawróć. I zobaczymy. Później jak już ją nawrócisz, to zobaczysz, czy ona w ogóle chce ciebie dalej. Bo to, że dzisiaj Ciebie chce, to nie znaczy, że jak się nawróci, dalej będzie chciała. Bo na razie dzisiaj jest zgubioną duszyczką, do której Ty przyszedłeś, masz trochę Jezusa, więc jej dajesz, ją leczysz, jej się to podoba, ale jak jej w niej Jezus zamieszka, może już się wcale nie będziesz jej tak podobał. Daj wolność. Już tak nie mów, że to będzie Twoja żona i Twój mąż. A? I wtedy co zrobić? No nawrócił tą, tą duszyczkę. To nawróciłeś, przychodzi do kościoła, dobra, ma z Duchu Świętym, no dobra, jest na ulicach, no dobra. Ty takie rzeczy się zadaje, pytania, nie, czy Bóg mi powiedział, a co mówi, masz wizję, bracie? O prorokujmy jeszcze ze czterech. Ja mówię, wie, poprorokujmy. Poprorokujmy. A ja widzę tych życie ludzi, tych proroków. To wie, gdzie wy jesteście, prorocy? Na ulicach was nie ma, w kościółkach tylko siedzicie, zalęknione dusze, przestraszone, ale mówią, co pan mówi, wizję, o, jeszcze oczy wy... Teraz pan na pewno powiedział, bo poczuł, o, teraz pan powiedział, o, to pan powiedział. Ja wie, wierzcie, kiedy pan mówi, czy wy uważacie. Czy wy uważacie, że Bóg jest zgodny sam ze sobą, czy nie? Jest. To czyli jeżeli jest jakakolwiek prawda Boże, tak? to ta prawda, to jak głos Boży do Ciebie mówi, musi być zgodny najpierw z tą prawdą, tak? Czyli słuchaj, zamiast słuchać się od razu głosu, to może weź się naucz, jaka jest prawda. A prawdę masz tu wyrytą. Kurde, daleko nie szukaj. Wiecie, o co chodzi? Prawdę masz tu. Po co Ty szukasz głosów? Chłopie, bez prawdy szukanie głosów to zabójstwo. Później przyjdzie do Ciebie właśnie źródło, i ci da energię <noise> i później cię zmiecie. Ale jak znasz prawdę? To znasz granice. Aleluja. Wolność tylko jest w granicach, bo Jezus jest granicą. Amen? Jezus to nauka. Jezus to prawda. Jezus to wszystko. Więc ty, a jako ma mieć pracę? A jako ma mieć to? A wy nie wiem, burdel i ci otwórz. Ja nie wiem, co ty zrobisz. O! No ale to wychodzi poza co? Poza prawdę, tak? No i widzisz, nie musisz mieć objawienia od Ducha Świętego, czy mogę otworzyć dom publiczny. Nawet w Polsce nie możesz, bo to nielegalne. Więc jak znasz prawdę Bożą, ona uciosuje twoją duszę i dopiero na tej prawdzie możesz zbudować, kim ty jesteś. Aleluja? To na tej prawdzie, czyli musisz się dowiedzieć różnych rzeczy. Pierwszy list do Koryntian. Rozdział 13 jest to hymn o miłości. Nie patrzcie, co tu jest napisane. Pamiętacie to? Hymn o miłości. Tak się go cytuje, ale człowiek w ogóle nie rozważa, co tam jest napisane. Jest napisane tak: miłość nie cieszy się ze zła, ale raduje się z prawdy. Miłość nie cieszy się ze zła, ale raduje się z prawdy. Czyli miłość w swojej podstawie ona nie ma nic wspólnego z emocjami. Na zasadzie cieszę się, bo się cieszę i czuję się dobrze, bo się czuję. Miłość nie cieszy się ze zła, czyli jest tutaj w oryginale nie współpracuje ze złem. I miłość raduje się prawdy. Miłość osadza się na wszystkim, co jest zgodne z prawdą. Kto jest prawdą? Ja jestem prawda, powiedział Jezus. Czyli miłość jest raduje się z nauki Jezusa. I miłość nie cieszy się z nauki tego świata, czyli z grzechu. Miłość sama w sobie nie istnieje bez Chrystusa. O tym będę nauczał za odcinek. O podróbce miłości. Ale już zaczynam ten temat. Miłość musi się osadzać, bo Bóg jest kim? Miłością. Ale jest najpierw. Prawdą. Więc miłość musi na czymś się osadzić. Sama miłość nie istnieje, takie pojęcie. Kocham Cię. A ja mówię, dobrze, co masz na myśli? Kocham Cię. A wiesz, że ja też Cię kocham? Jak Ty mnie kochasz? Przecież Ty taki osłu jesteś dla mnie. I właśnie. I teraz co masz na myśli, mówiąc, że mnie kochasz? No? Jaką naukę w trzeźce wziął o miłości? To może zróbmy taki teścik. Za 20 lat zapytajcie środowisko LGBT, w jaki sposób mają Cię kochać. Wiecie, że w książkach, bo ja badam te rzeczy, już jest napisane w książkach dla młodych osób na temat seksuologii, o tak zwanym zjawisku gangbang. Wiecie, co to jest gangbang? Widzicie? Pastor wie. Wy nie wiecie? Gangbang to jest to, że jest jedna kobieta, ustawia się w specyficzny sposób, przychodzi grono mężczyzn i ją robi gangbang. I to jest w książce o seksie dla nastolatków, chyba gdzieś tam, czy Niemcy, czy gdzieś tam za granicą, normalnie w oficjalnym, że to, eleganckie. to jest eleganckie. O tym miłość. Gangbang zróbmy w przedszkolu. No, no, I teraz słuchaj, i ty może masz jakieś wytyczne prawdy, ale za 20 lat ja nie wiem jakie ci ludzie będą mieli wytyczne. I samo im powiedzenie "kochaj" i ludzie właśnie tak interpretują Biblię, bo Bóg przed mi z miłości tak nas umiłował. I ludzie sobie, wiecie co? Jak słyszysz słowo "miłość", ty masz, wiesz co ty masz w głowie? swoją własną interpretację, co Bóg ma na myśli. A to w ogóle nie o to mu chodziło. Bóg tak umiłował świat. Czy Bóg nas nie miłuje i później chodzą, kurde, księża pedofile? Czy nas Bóg nie umiłował? Czy tam ekumenia się robi? Czy nas Bóg nie umiłował? Przecież wszyscy jesteśmy jedno. Ja mówię, jakie jedno? Ja nie jestem jedno z żadną religią. Religia jest pwa, przeklęta. Nie jestem jedno, bo to wychodzi poza standard. O, ale Tomek, ty jesteś zbyt konserwatywny, zbyt ortodoksyjny. Bóg jest ortodoksem, bo to są stare prawdy Boże. Jaką żyw będę strzegł prawd Bożych. Halleluja. Wypiszcie sobie prawo na czole. A nie, miłość. Miłość to konstrukcja nieznana. Bo Bóg jest miłością. Więc żeby poznać miłość, potrzebujesz poznać kogo? Boga. A Bóg ma swoje prawdy. Więc ktoś ci powie, pokochaj mnie, ale ja mówię, no dobrze, no to cię pokocham, to wypędzę z ciebie demona. <grym> Uzdrowię ciebie. Powiem ci prawdę na twój temat. Tak, też ciebie przytulę. Tak, też z tobą przejdę jakiś odcinek czasu. Ale też ci powiem, że nie dla psa kiełbasa czasami. Tak jak Jezus powiedział. I zobaczę twoją reakcję. Czy ty się uniżysz i powiesz, no dobrze, ale tak, trochę tej kiełbaski. No, no, czasami te pieski jedzą, szczególnie kundle. No to ja będę takim kundlem. A ty powiesz, uuuu. Uu, wiara twoja cię uzdrowiła, bo się uniżyłeś. A nie powiesz komuś, nie dla psa kiełbasa, on się obraża, a ty za nim jeszcze biegniesz. Przepraszam, przepraszam, nie chciałem cię obrazić. A Jezus to co chwilę kogoś obrażał. Go szplemierzmijowego wyzywał. Tamtych w ogóle stoły przewracał. Tutaj w ogóle wchodził do Piotra, mówi: Ty będziesz ze mną budował kościół, yy, dwa dni później przedszatanie <śm> i. Taki, kurde... I sobie mówisz, i to jest miłość. No dobra, no dobra, to kiedy była ta miłość? Kiedy powiedział do, do Piotra szatanie, czy kiedy mu powiedział, że będzie budował kościół, a ja mówię to i to. To i to jest miłość, a ty się boisz nawet wkurzyć dla twojego męża, który tam robi dziwne rzeczy, bo mówisz, że nie można się gniewać, a ja mówię, rozgniewaj się w końcu. Powiedz mu, ogarnij się, bo wpysk ci szczelę. Bo cię kocham. Widzisz? To jest miłość. Ogarnij się, bo jak zarobisz cepa za chwilę za te Twoje zachowanie, a ktoś, a chrześcijanie, jakie ja mogę takie emocje. I próbuję je schować. Te emocje, wiesz co? Najlepiej to zakrzyż by je schowali. Pan Jezus, żeby nawet tego nie widział. Schowajmy, panie Jezu, ty nie widzisz moich emocji! One są złe. Tomek, uwolnij mnie od demonagresji. Ja wiem, to nie demon agresji. To normalny gniew na niesprawiedliwość, bo jest napisane w to że Bóg gniewa się na co? Na niesprawiedliwość. <grytanie> I widzisz, kurde, w końcu zacząłeś emanować normalnym boskim gniewem, a nie się kuźwa na wszystko zgadzasz. I później jak by, by nie byłeś chrześcijaninem, to tak trochę byłeś taki bardziej kozak, a teraz jesteś chrześcijaninem, taka ty. Tak, 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 tak. Miłujmy się, miłujmy a wie chyba jakiś duch homoseksualny. Trzeba go wypędzić. Naprawdę homoseksualiści mają pewne ruchy. Wiesz co dzi? Poznasz ich po gestykulacji. Oni tak tak tacy są. I zobaczcie, że w kościele się robi to samo. Faceci przychodzą do kościoła, oddają życie Jezusowi po dwóch latach. No bo wiesz, ja ale mówię, trzeba mu trzeba mu pomóc. Trzeba go uwolnić od duchów homoseksualnych. On kiedyś mówił, no tak, no nie, no tak, no nie, a teraz, no nie wiem, zobaczymy, czy pan zechce. Wie, pan zechce, a wie, powinieneś znać prawdę i powinieneś wiedzieć, co pan chce. Amen? Powinieneś znać prawdę i powinieneś wiedzieć, co chce pan. Bo jest twoje tak albo nie, a reszta od. I widzisz, i dlatego ja, moje, wszystko, co, co robię, ja potrafię na to znaleźć cytat z Biblii. Nawet że wyciągam, y, 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 tego nie zrobiłem, ale że wystawiam do pediabłu. Ja na to znajdę ci cytat w Biblii. Niedosłowny, ale znajdę ci zagrywkę właśnie Izajasza. Znajdę ci różne zagrywki w Biblii, które świadczyły o tej prawdzie szydzenia z Szatana. Na przykład zanuć pieśń Babilonu, szyderczą pieśń nad jego królem i powiedz mu, o, jak spadłeś, ja wszystko ci z Biblii znajdę na potwierdzenie mojej tezy. A ludzie, bo ja tak czuję. A ja mówię, jaką masz podpórkę? Prawdy. Bo ja się tak źle czuję. Mam taki zły dzień, depresja. Ja tak się źle czuję. Ja tak, ja siebie nie lubię. Wszystko mi, nic mi nie wychodzi. Dobrze, znajdź na to teraz yy, potwierdzenie w Biblii. No ale ty nie wiesz. Ty musisz mnie zrozumieć. A ja mówię, nie, nie zrozumiem cię. Nie zrozumiem ciebie. Nie zrozumiem twojej depresji. Ja tego naprawdę nie rozumiem. Jak możesz być taki oskły? A, wie, a jak ty możesz do cholery się użalać nad sobą ciągle? Ale ty mnie nie rozumiesz. Ty nie wiesz, jak ja miałem źle. Ty nie wiesz, jak on miał źle na krzyżu. Ty nie wiesz, jak on miał źle, jak go tam przybijali. I to nie tylko chodzi o żaden krzyż. O, bar. Przecież on tam powiedział, Boże mój, czemuś ty mnie opuścił. Bóg zjednoczony sam z sobą, nagle na krzyżu mówi, nie ojcze, tylko Boże. Wiecie, co tam się stało? Tam się coś rozerwało. Chłopie, to nie chodzi tylko, że Jezusa ukrzyżowali. Tu chodzi o to, że sam Bóg, zjednoczony sam ze sobą byt, on nagle na krzyżu zamiast ojcze mówi Boże Coś się tam od niego oderwało! Odrzuciło go, żebyś ty był przyjęty. A ty mi mówisz, spójrz na moją depresję, bo ja tak się źle czuję. Ja mówię, Py! I widzisz? I to jest miłość. Mówię, pl. Ale to mnie boli. Dobrze, niech boli. Jeszcze głębiej wprowadźmy ten miecz, bo miecz co robi? Boli. Prawda! I ja będę z tobą w tym wszystkim. Ja cię przytulę w tym wszystkim. Ale ja ci nie będę pieprzył głupot, że ja rozumiem, jak to się tak źle ze sobą czujesz. Ja w ogóle tego nie chcę nawet zrozumieć, bo to jest poza standardem. To, co ty czujesz, to ci mówi demon, kłamie cię prosto w twarz, wryci się, śmieje. Ja mam na to powiedzieć amen? Ja mam powiedzieć tak, tak, ja cię rozumiem, ja w ogóle... Nie, ja mówię nie. I widzicie teraz, co jest miłość? Ktoś ci mówi, nie kochasz, a ja wie. Mówię... A na jakim standardzie oparłeś to stwierdzenie? Powiedz mi trzy cytaty, dlaczego ja cię nie pokochałem teraz. Powiedz mi, no. No bo. Bo ja tak czuję, jakby krzywo czujesz. Ale ja ci powiem trzy cytaty, dlaczego cię tak potraktowałem. bo oparłem swoją miłość na prawdzie, żeby cię wyciągnąć z tego dołka. Pamiętam kiedyś, jak miałem bardzo mocny kryzys wiary. W sensie wiary nie, że w Boga, tylko wiary w chodzeniu z Bogiem. Yy, wróciłem na etat, yy, służba mi się posypała cała. Wszystko mi rynęło. To było mniej więcej w tym zagrywka, że 500 zł i tak dalej, nie? I teraz dzwonię do Artura Cyrańskiego i mówię, Artur, czy chciałbyś wesprzeć moją służbę co miesiąc? Tam 1500, 2000 zł, bo tyle akurat brakowało mi do tego, żebym się spiał w ogóle w rachunkach. I Artur mówi, nie. Ja tak myślę o tym, wie dobrze. I później chodzę i pytam się Boga, co tam się wydarzyło, bo wiem, że Artur mnie kocha. Właśnie we mnie nie drygło mi. On mnie skrzywdził, on mnie nie kocha, tym on mi nie pomoże. Przecież on w kościele, to tym ludziom pewnie daje coś tam, a mi nie, jak on mo... I koło wrotek. Ewie, ja Boże mój, jak on tu zastosował prawdę? I Bóg mówi, nazwałeś się apostołem, tak? Apostoł ma mieć. Ewie, ja o apostoł ma mieć, a nie żebrać, bo to ty masz dawać. On tak traktuje innych, bo to nie apostołowie. A ty żeś do niego przed ja jestem apostoł. No okej, okay, to traktuję cię jak apostoła. To teraz se musisz radzić. We wszystkim i zawsze. Ja mówię, amen. I w końcu to dotarło. Ja mówię, widzisz, a tak Artur, jakby mi dał tą kasę, by mnie upośledził. Bo by we mnie nie powstał tryb ja jestem apostoł, wierzę w siebie, więc ogarnę. I tak zrobiłem i ogarnąłem. Widzisz? Za, mogłoby mnie to zaboleć, to co zrobił Artur. Ale nie zabolało mnie to, dlaczego? Bo ja już znałem prawdy Boże. Ja Wie co on tutaj zrobił? A ludzie, którzy właśnie nie znają prawd Bożych, przychodzą czasami czy do mnie, czy do Artura i oni oczekują, że my coś zrobimy. A my robimy totalnie odwrotnie, specjalnie. Specjalnie. Uwierzcie mi, ludzie mówią: Tomek, no ty się tu pomyliłeś. Mówię, no. Ja wiem, że się pomyliłem. Ja się nawet mylę specjalnie. Słuchajcie, musicie, musicie zrozumieć pewne rzeczy. Ja nawet się mylę specjalnie. Bo wiem, co wtedy z Was wyjdzie. Ja wszystko robię specjalnie. Musicie zrozumieć pewną rzecz o mnie. Może to będzie coś nowego. Ja nawet się mylę specjalnie. Wiecie, że ja mam zaplanowane, żeby coś zrobić i się pomylić? Teraz wam powiem coś nowego. To taki teścik. Osia ja miała kiedyś o mnie sen. Jeszcze raz ludziom oczy, pamiętasz to? I z klifu ich wrzucam, czy mi będą ufać. I ja wiedziałem, co tam ich będzie, bo to będzie dobre wszystko. Ale oni mieli za zadanie. Nie wiedzą, co tam będzie. A tu wsiów! Leć, kurde, z zawiązanymi oczami! Bo to nie jest żadna pomyłka. Zaplanowany błąd to nie błąd. Musisz to zrozumieć. Przecież Jezus też mówił, kto nie pije mojej krwi i nie je mojego ciała, nie ujdzie żywota. Ludzie mówią, Bo, za daleko, gdzie taka nauka? A Jezus mówi, ale ja nie, nie o tym, to, co się w twojej głowie narodziło, to ja nie wiem, ale ja nie miałem tego na myśli, to, co tam się w tobie powstało, <gryw> że będziemy pili krew. Ale nie tłumacząc tego nikomu, nie tłumaczył się z tego i zobaczył, kto zostanie. A ci, co odeszli, powiedział nie od Ojca. A nie tłumaczył, a może teraz ci, co odeszli z Kościoła, módmy się o nich, pójdźmy na kawkę z nimi. Może przyprowadźmy ich na siłę do Kościoła. Tak, zróbmy to, poświęćmy swój czas. A Ewie, ja wie, nie. Jak Ty tak możesz? No tak, Jezus powiedział nie, nie od Ojca ale ty jesteś taki niemiłosierny, nie no, to Jezus jest miłością. Mm, jak to zrobić, nie? Dlatego zanim wyruszysz w podróż odszukiwania samego siebie, musisz znaleźć każdą prawdę Bożą na dany temat. Musisz zapytać się siebie, czemu ja myślę o sobie tak, jak myślę i czy to jest zgodne z prawdą Bożą. Naprawdę. Myślisz sobie, nie wiem, mam za małe piersi, za duże piersi. Jaka jest na to prawda Boża? <laughs> Naprawdę. Te dziewczyny botoksy w sędzie wkładają. Później widzę, jak mają 60 lat, tu opada, a botoksy się trzymają. I Kaczki, kaczki się robią. I czy ja mówię, czy dobry botoks jest zły? No nie, no pewnie jak tam dobrze zrobisz, to nie, ale jak ktoś jest, wiecie, w, w takim jakby trybie botoksu, to to już jest takie poniżenie, tak grube, że to później widać, właśnie taką kaczuszkę już później widać, nie? I, i, i wszystko jest takie dziwne. Skąd te myśli, że trzeba ci jakiś jeszcze botoks dodawać? Tak jak mówię, trochę, i wiesz, jak to mówi nasza pani doktor, trucizna to nie jest sama w sobie nic, tylko dawka czyni truciznę. To jest złoty środek, pamiętajcie. Dawka czyni truciznę, a nie, że samo w sobie. To ktoś by mógł powiedzieć, po co pakujesz na tej siłowni? Czy jesteś poniżony i chcesz lepiej wyglądać? Wiecie, co chodzi. To można tak, tak, takie coś. Ale czy człowiek z poniżenia może ćwiczyć na siłowni? Absolutnie tak. Wiecie, co chodzi? Tak samo jest z botoksem i z tymi innymi. Czy ja jestem przeciwny temu? Nie. Jeżeli ktoś chce się piersi poprawić jakoś delikatnie, jakaś operacja, ja kiedyś bym o, nie, tu nie chrześcijańskie. Ja Widzicie, dzisiaj, co mi to obchodzi? Trochę botoksu, trochę tego, trochę siłowni, trochę kurczę, czegoś tam suplementu. Dawka czyni, kurde, różnicę i toksynę. Nie mów mi, że to jest złe. Ja mówię, jakie masz podstawy biblijne i prawdy, żeby powiedzieć mi, oprócz twojego wyimaginowanego umysłu, że to jest złe, no? jest mi, nie, czemu papierosów jest złe? No, pokaż mi zasady prawdy, no? I teraz wszystkich zgaszę, bo takich nie ma. No ale, no co ale? No bo to szkodzi. A ja mówię, tak. A jak oglądasz telewizor, jest niebieskie światło, to też szkodzi. Jak jesz chipsy na wątrobę, też szkodzi. Co bardziej szkodzi? Dawka czyni różnicę, a nie że samo w sobie coś jest złe. Słuchaj, czy ja zachęcam do palenia? Nie, nie o to mi chodzi. Rozumiecie? Ale nie róbcie sobie, to jest złe, to jest dobre. A jakie masz na to standard prawdy? Gdzie masz te cytaty? Jak ja widzę, Noe tam się upił tak, że na nim jedna siadła, kurde. Przeczytaj sobie Biblię. Abraham to tak się bał, że nazwał swoją żonę swoją siostrą. A Bóg i tak się jak skara, chciał skarać tego, co chciał spać z jego siostrą, a nie Abrahama za kłamstwo. <laughs> Bo to jest jego dziecko. Musisz to w ogóle zrozumieć, co ja do ciebie mówię. Ty jesteś dzieckiem Boga. A nie teraz, jak, jak mam żyć? Teraz tak ludzie pra, pra, chcą żyć jak Jezus. Ja mówię, chłopie, weź ogarni kuwetę. Najpierw poznaj prawdy domu. Na, na czym ty opierasz swoje myśli o sobie? Na czym ty opierasz to, jak wychowujesz dzieci? No bo bezstresowe wychowanie. Dobrze, a ja ci pokażę cytat. Kto nie karci różgon swojego syna, ten go nie kocha. Wiesz, co, ja, ja ci pokażę dziesięć cytatów, że ma być różga, a ty mi mówisz, że ty opierasz, bo ty i tak czujesz? Ja mówię, to też pod prawdę, Bożą, proszę. I mówisz, teraz masz lać pasem dzieci. To no, nie odchodzi. Chodzi o to, że czasami trzeba zlać pasem dzieci. Ale nie. Bo nie. Bo traumę mu wytworzysz, chłopie, traumę. Brak szacunku, to mu większe wytworzy, jak będziesz tam. Be, 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 to cię nie słuchaj. Be, 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 to jest dopiero brak szacunku. I to jest wszystko, tak? Wszystko. Pieniądze, jak zdobywasz. Jak myślisz o, o dniu jutrzejszym? Tego jest tak dużo, że to jest taki proces. I dlatego, jak te prawdy poznajesz, to w nich i teraz, jak ty będziesz je wybierał, jak ty będziesz tutaj funkcjonował już jako ty, jak się będziesz ubierał w tym wszystkim, jak będziesz gestykulował w tym wszystkim, jak będziesz jakieś decyzje podejmował, jaki kierunek obierzesz w pracy, to już jest twoja sprawa i tu jesteś sobą. Ale jesteś sobą w tej prawdzie całej, bo to kto cię stworzył? Garncarz i on wie, jak ten garnek ma działać. Więc nie mów garncarzowi, że ty źle wiesz, ja ci powiem, jak ten garnek ma działać. A on mówi, nie będzie działał, zniszczysz garnek. A jaki kształt ten garnek będzie miał? Czy będzie tak? czy będzie tak? czy będzie taki? To już rób jakie chcesz. Ale ty masz poznać prawa, jak się tworzy garnek. A nie mi mówić, że sobie swoje prawa stworzysz. Nie! I później się nazwiesz koniem. Chyba pociągowym, to tak. Rozumiecie o co mi chodzi? My jesteśmy garnkami Bożym. Bożymi. bożymi. Więc te, ale ten garnek musi mieć odpowiednią ilość wody, odpowiednią ilość gliny, odpowiedni nacisk. Odpowiednie to. Jeśli ty tego nie zastosujesz, on się roz, rozwali. I tu nie ma, czy ty, ty to lubisz, nie lubisz, jak się z tym czujesz. Ja mam depresję. To nie o to chodzi. Tu chodzi o prawdę zastosowalną do stworzenia garnka. A teraz jak ty to sobie tam już później. Ale ja chcę taki kształt, ale ja chcę taki kształt. Se kształty rób, jakie chcesz. I dlatego ludzie mówią, ale Jezus miał inny kształt, tomasz. A ja mówię, ale jestem właśnie kształt Tomasz, a nie Jezus. Ale dalej jestem w formie garnka. Nie rozpadło to się. Nie rozpadło to się. To oczywiście nie rozpada. Prawdziwe, się nie rozpada. Fórmula garnka. Jakbym się źle budował, to się rozpada. Przyjdzie i sąd. Na to, co budujesz, zrówna się z fundamentem. Nie postawisz w Tej pracy. Więc sian od razu szuka siebie, a Kościół musi wykluć najpierw infekcję. My przed Chrystusem zostaliśmy zainfekowani wieloma yy, nancyka. I też szczególnie jak się w protestacji kościołach, <grymnie> nie wiem co to już. często ze świata, jak wyjdziesz, to jest bardzo dobre. <grymnie> ale jakbyś, byś Nawet z, od, z katolickiego to też spoko. <grymnie> szczególnie jak byś taki niepraktykujący. Ale jak już byłeś o kłowsce, ty, no to chłopi, to jest walka. Ale napisano, ale napisałem, ja mówię, Boże, trzeba ten stary garnek rozwalić i trzeba zbudować nowy garnek wedle zasad Bożych i dopiero wtedy odnajdziesz prawdziwego siebie. To jaki ty kształt sobie przybierasz, Bóg kocha twój kształt, twój kształt. Bóg nie chce, żebyś wyglądał tak jak ja, rozumiesz? Nie musisz mieć 45 na łapie, nie musisz chodzić na siłowni, bo i ktoś mówi, ale jak nie się ty to tak na boka staruj Wiesz, po co ja to robię? Po to, żeby młodzi faceci wiedzieli, że można mieć bicepsy i kochać Boga. Że można z flagami tańczyć dla Boga, że nie trzeba być, kurde, luzerem i frajerem. Rozumiesz, o co mi chodzi? Ja po to to robię, ty nie musisz. Ale nie mów mi, że ja coś robię źle, bo chodzę na siłownię. Wiesz, co chodzi? Czemu? Bo, bo ja tak nie czuję. No ale ty jesteś inny, Ty jesteś garnek, ale ty masz inny coś, taki garnek. To jest swój sztab, ale nie porównaj mojego kształtu, do no twojego sztabu. To równa konsystencja. Porównaj materiał. Zobacz, czy jesteś zrobiony ze słony, ze złota. To kto złoty złote A ty? Wiesz, o co mi chodzi? A kształt? Jedna prawda. Amen? Jedna prawda. Więc Ewangelia to dobra nowina o wykupieniu Ciebie z grzechu i o staniu się prawdziwym sobą. Ewangelia nie jest, ona jest o Jezusie, ale celem jej nie jest Jezus. Jesteś Ty. Bo świat oczekuje objawienia się a nie Boga. I to jest pozamiatane. A ludzie chcą objawiać się ludziom Jezusa. Czemu Ty, Tomek, nie gadasz o Jezusie? Ja mówię, ja będę o, o sobie mówił. Ale Ty jesteś egocentrykiem, bo ciągle mówisz ja. Nie, jestem ja w Chrystusie już. Te, te, te ja to nie jest te Ty. Ciągle, jak ciągle mówisz, ja uwalniam, ja uzdrawiam. No a kto to robi? Jezus? No Jezus przez ciebie. wie? Dobrze, to załóżmy, że ja siedzę teraz w domu i tu nie przechodzę. Jak ten Jezus przeze mnie tam działa? No odpalisz lajwa. No właśnie, odpalę lajwa. Musisz wyzbyć się mindsetu głupiego, protestanckiego, bo to Jezus przez ciebie. Wie. Nie, ja! Jest napisane wy idźcie i uzdrawiajcie. Kto tam jest napisane wy? No, no czytasz Biblię? Nie jest tam napisane idźcie i Jezus będzie pozdrawiał. Rozumiesz? No żyje w tobie. No jasne, że w Tobie, a gdzie? No. Jesteś cała Jego. Więc kiedy ty się poruszasz, Bóg się porusza. Kiedy ty stoisz, Bóg stoi. Dlatego jeśli Kościół się nie ruszy i się nie objawi, to świat nie objawi się. Dlatego jest napisane, że świat oczekuje na objawienie się synów. Nie gadajcie, halo, cisza. Słuchajcie, bo ci ucieknie jedno zdanie kluczowe dla Ciebie. Świat nie oczekuje objawienia się Boga, bo Bóg już się objawił w Chrystusie na krzyżu. Aleluja. Już się im objawił. Co On ma tam jeszcze do objawiania? On oczekuje Ciebie, ale jak Ty się nie ruszysz. I ty nie weźmiesz pałeczki uzdrawienia chorych, wypędzania demonów, pokazania ludziom siebie, a nie Chrystusa. Ludzie już mają dość Chrystusa. Ja mam dość tego, jak, jak, jak chrześcijanie siedzą i mają profile na Facebooku. Lew. Krzyż, chmurka. Ja mówię. Ja Wie chmurka, Lew i Krzyż. Wstać tam swoją gębę piękną. Uśmiechnij się do tych ludzi, te dwa braki zębów pokaż. I powiedz, jestem zjednoczony z Chrystusem. Uwolnij cię i zdrowie. przyjdź do mnie. Nie, nie, ja jak możesz. To co, cuda są na zawołanie? Tak. Kto zarządza cudami? Ja. Ale jak tak możesz mówić? Przecież to Jezus zarządza. Jezus dał mi dar uzdrawiania. Wiesz, co to znaczy? Jak ja Ci dam mój telefon, to kto nim zarządza? Ja czy Ty? No masz telefon, no to masz. No to ja mam dar uzdrawiania. No to mam. A protestanci tego zrozumieć nie umieją. Oni myślą, że Bóg im musi powiedzieć, kogo uzdrowić. Tak czekają. Kogo uzdrowić, Duchu Święty. No zobaczcie sobie, jak się podlicie sami. Do kogo masz słowo. Jeszcze tak Może jak tak całą gębę wymozolisz, to będzie słone Słone drem A sól, Ducha Świętego. Aleluja, bracie jest. Absolutnie, jeśli Duch Święty cię porwie i ci powie, do tego prorokuj, no to ja nie mówię, że nie. Bo to też tak działa. Jednakże to ty masz dar prorokowania, to ty masz dar uzdrawiania, to ty masz autorytet nad demonami, czyli jak ty zdecydujesz, by prorokować to. Będziesz prokować. Jak ty zdecydujesz, by uwalniać, to będziesz uwalniać. Ale jak nawet Jezus by zechciał, a ty zdecydujesz, by tego nie robić, to nie będzie uwolnień. Bo będziesz siedział w domu i nie przyjdziesz w niedzielę na spotkanie. I ten Jezus jakoś nie zadziała teraz. Widzisz? Dlatego ja te protestanckie bzdury neguję. Zobaczymy, jak Jezus będzie dzisiaj siedział. No. Dlatego już Jezus sam o tym napisał. Jeżeli ktoś ci powie, on jest tam, on jest tu, nie wierzcie, bo to fałszywe. On jest tam, on jest tu, on jest wszędzie. Jaki on jest tam? Ja jestem tu. Tu jest Tomasz Dorożała. A Bóg? No, Bóg? no Bóg? No Bóg jest wszędzie. Wiecie, co ja w nim jestem, on jest we mnie, wiesz o co chodzi. To jest takie pojęcie, weź. I teraz dlatego miłość, ona odszuka ciebie. Bo Chrystus umarł za kogo? Za mnie, powiedz za mnie. Czyli ostatecznym ogniwem jesteś ty. Tak, Bóg Ciebie umiłował! Więc kogo Bóg chce eksponować w przyszłości? A nie Jezusa! <laughs> Mnie! Pokornego Bóg? Pokornemu Bóg daje łaskę i pokornego Bóg wywyższa. No to co robi z pokornym? A ja myślałem, że poniża jednak. Że jednak trzeba być takie skromne ciele, co dwie matki z się. Tak to mówią? Ja jakoś tak, może pomotałem. Więc, jak odszukać prawdziwego siebie? Po pierwsze, wyrzeknij się szatana i pogódź się z Jezusem jako Panem i zbawicielem. Po drugie, poznaj zasady królestwa, czyli naukę Twojego Pana. Ok? Nie poznajesz siebie. Poznaj zasady królestwa. Po trzecie, poznaj podstawy nauki Boga o sądach wiecznych, o tym, co Bóg tam jak, kocha, i nie kocha. Poznaj, po czwarte, fundamenty nauk bożych. Fundamentalne zasady, w jaki sposób chrześcijanin funkcjonuje w prawdach bożych, w małżeństwie, w chrzcie w wodzie, w różnych prawdach, jaki jest chrzest w duchu świętym, to są prawdy Boże. Następne, poznaj prawdziwą miłość Boga do ciebie, to jest to, co teraz robimy. Następne, poznaj zasady i granice prawdziwego funkcjonowania świata. Tu jest Boże prawo przyciągania, tutaj są różne zasady mechaniki duchowej. I następne dopiero siódme poznaj prawdziwego siebie, ale słuchaj, to jest jeszcze ważne, to nie jest poznaj siebie, jak ty czujesz jeszcze, tylko poznaj, co Bóg mówi w prawdzie na temat twojej tożsamości. Jesteś bohaterem wiary. Jesteś solą ziemi. Jesteś światłem dla narodów. A nie, ja jestem introwertykiem. <noise> A ja myślałem, że jest napisane nie wsadza się światła skrzynkę, tylko daje się ją na wierzchu, żeby świeciła. To jakie tu introwertyk. A, czyli to też od demona. Aha. <grytanie> <grytanie> Oczywiście są introwertycy, oni są bardziej tacy mniej ekspansyjni niż y, sanguinicy i ekstrawertycy. Ja to rozumiem. Ale introwertyk często już wchodzi w demoniczną przestrzeń, która się nazywa izolacja. To nie. I więc macie, są dusze introwertyczne, ja to rozumiem, ale one dalej mają świecić i dalej mają głosić. Tylko może to zrobią w trochę inny sposób, tak? Nie będą tak ekspansyjnie działać. Będą po prostu w tym, tak jak umieją, tak działać. Aleluja. Ale nie, że ty schowasz światło. I widzisz, i ty poznajesz jeszcze to, jaki ty naprawdę jesteś, jaka jest twoja tożsamość. To jest następna playlista, prawdziwa tożsamość. I dopiero ósmy punkt, wyraź teraz w tym siebie. Dopiero na tym, tu dopiero wyrażasz swoje emocje. Tak jak czujesz już, bo wtedy czujesz prawidłowo, wtedy myślisz prawidłowo, wtedy funkcjonujesz prawidłowo, wtedy to wszystko jest prawidłowe, a nie od razu. Jeszcze raz szybciutko. Wyrzeknij się szatana pogódź się z Jezusem, poznaj zasady królestwa. Poznaj podstawy nauki Bożej, poznaj fundamenty nauk Bożych, poznaj miłość Bożą do Ciebie, poznaj zasady i granice funkcjonowania świata, czyli całą mechanikę duchową, poznaj prawdziwego siebie, co mówi Biblia o tożsamości w Chrystusie i dopiero ósme, eksponuj siebie. Jeżeli to zrobisz inaczej, jeżeli to pominiesz, to będziesz krzywo eksponował siebie. Będziesz krzywą ratolością i trzeba będzie przyjść i Cię przystrzyc. I okej, okay, od tego jestem. Ogrodnik dobry przychodzi. ty tyk, tyk, cyk, 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 tyk. profilujemy. <grym> ale ja nie chcę mieć takiej grzewy teraz na chwilkę, spokojnie. <grym> Później już spoko, ale teraz jeszcze. Więc tak, jesteś unikatem. Tak, jesteś zbiorem cech, których nikt na Ziemi nie ma. Tak. Ale najpierw poznaj prawdę. Boże. Przyjdzie czas, żebyś eksponował wszystkie swoje unikatowe cechy. Tylko przefiltruj je prawdą, żeby te cechy nie zniszczyły ludzi wokół ciebie. Ok? Po to to robimy. Na przykład, jedna osoba mówi ciągle: Ty, tu ciągle jesteś za pieniędzmi. Bóg wgrał tej osobie mindset biznesowy. Religia ci powie, nie możesz być za pieniądzem, bo to mamon. A Bóg ci powie: nie, 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 bo jest taka zasada. Wiecie, jak ona się nazywa? Kto chce być pierwszy, niech się stanie sługą wielu. Chrześcijaństwo ci powie, nie, ty nie możesz przeć na to, by być pierwszy. Ty nie możesz być biznesmenem. A Bóg mówi, kto chce być pierwszy, nie nazywa tego złem. Co cię, ja chcę być pierwszy. Ten niech się stanie sługą wielu. Do roboty, zapieprzaj. <grym> I zapieprzam, no. <grym> Ale ja chciałem być pierwszy. A, a, chrześcijanie nie wiem, nie, ja tak na końcu, tam przyjdę do tych nieba i tak chcę o. O, no to dobra. Chcesz być na końcu, chcę być na końcu. Ja chcę być tu. Nie, to jest złe, to jest egocentryczne. To jest takie na pokaz. Dobrze, na pokaz. Ja jestem na pokaz. Jezus też był wystawiony na pokaz. <laughs> Wiecie po co ja jestem na pokaz wystawiony? Po to, żeby ludzie, i kilku się nawróci przez to, bo widzą takiego szaleńca. Bo tym oparcie na szkło. Mam. Chce mieć. Dlaczego? Bo przez te parcie na szkło mamy miliony obrotów i ludzie przychodzą do Jezusa. Alleluja. Widzisz? Wszystko to, co świat mówi, że złe, albo ludzie z kościoła, ja wykorzystuję na Ewangelię. A, a, a religijni mówią: nie, schowajmy się za krzyżykiem na Facebooku. Jezus i wyślijmy tylko ludziom cytaty, bo przecież ja się muszę umniejszać. Jezus musi się powiększać. Jan, chrzciciel. A nie ja wie, nie jesteś Janem chrzcicielem. To jest zasada Jana Chrzciciela, nie twoja, i nie doktryna Boże. <grymne> Zobaczcie sobie nawet swoje profile na fejsie. Czy czasem nie ma tam tylko udostępnień Tomka dorożały? Czy czasem nie ma tam cytatów z Biblii? Wie, po co im to dajesz? Kogo to obchodzi? Zobaczcie, ile lajków pod tym jest jeden, dwa. Ale jak ty weźmiesz, nagrasz siebie, siebie, i powiesz coś do nich, bo od razu co innego. I nawet to, co Tomasz Dorożała powiedział przed chwilą w nauczaniu. Nie pokazuj mnie tak za dużo. Weź to samo i. O, o, okej, okay. o. I teraz nagram dwie minuty to, co Tomek powiedział, tylko swoimi słowami. Wiecie, ile od razu będzie jak. Bo ludzie chcą widzieć ciebie. Nie chcą widzieć Tomasza Dorożałe. Ci, co chcą widzieć mnie, są na moim fanpage'u. <laughs> Ci, co chcą widzieć ciebie, są u ciebie. Aleluja. Dlatego ty jesteś kluczem. Nie ja, ty. Na początku byłem ja. Nauczania, Jezus, to, prawdy. A im bardziej wzrastasz, tym bardziej to schodzi na ciebie. Kiedy ty pokażesz ludziom, jak wypędzasz demona, nagle tysiąc reakcji. A kiedy będziesz, y, y, wyślesz im The Chosen, jak Jezus wypędza demona y, y, z screena <ścoughs> i podpis, że będą mu zdrawiać chorych. No, no dobra, no, no, no dobra. A no. No, ty to robisz, czy tak... I widzisz, i w tych prawdach się będziesz eksponował. Wypędzanie demonów, uzdrawianie chorych, biznes, robienie to w prawidłowy, właśnie boski sposób, prorokowanie. Wszyscy mają to robić, wszystkie dzieci Boże mają to robić. A nie, że przychodzisz sobie do kościoła, idziesz sobie i żyjesz, jak chcesz. Amen, więc miłość daje prawdziwą wolność. Oto prawdziwa wolność. Poznaj zasady domu. Poznaj naukę. Poznaj to. I stań się prawdziwym sobą, Amen. Stań się takim prawdziwym ty, obrobionym w Chrystusie. Takim kurde, złotym garnkiem. Amen. Amen. Amen.